Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych. Moduł: techniczne uwarunkowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Temat: czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego. Fragmenty informacji zawartych w tym wideo zostały zaczerpnięte ze strony. Czerpnia powietrza. Jest to początkowy element instalacji, w którym powietrze zewnętrzne jest pobierane z atmosfery do instalacji w celu jego obróbki. Wyrzutnia powietrza natomiast jest to końcowy element instalacji, gdzie powietrze zużyte jest wyrzucane do atmosfery. Wentylacja mechaniczna zapewnia ciągłą wymianę powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Utrzymuje w ten sposób odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie świeżego zewnętrznego powietrza, odpowiednio wcześniej przygotowanego, oraz usunięcie wraz z powietrzem zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniu. Czerpnia i wyrzutnia powietrza stanowią końcowe elementy instalacji wentylacyjnych, które umożliwiają pobieranie powietrza świeżego, podlegającego procedurze przygotowania, oraz usuwanie powietrza zawierającego zanieczyszczenia z pomieszczeń. W wielu przypadkach komponenty instalacji służą nie tylko do pobierania bądź usuwania powietrza. Stanowią także filtr przedwstępny, zabezpieczający instalację przed liśćmi, gryzoniami, insektami, opadami atmosferycznymi, migracją zimnego powietrza w czasie postoju instalacji zimą oraz tłumią hałas generowany przez wentylatory. Od ich właściwej lokalizacji względem budynku i terenu oraz względem siebie zależy temperatura i jakość pobieranego przez instalację powietrza. Są to przyczyny, dla których dobór oraz lokalizacja czerpni i wyrzutni nie powinny być przypadkowe. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.